Ambitum wszystkich zainteresowanych. Ja dzisiaj objechałem, zaczynamy rajza, ale fest późno, dopiero przed 3 po południu. Bo tam było fest, fest ciula, to pogoda była z rana. Naszych rzek znacznie się podniósł z kuli tego, że od 4 rano aż tak do 11 lało niemiłosiernie. Takie faje przechodziły, że dosłownie z nieba się loły wiadra. Mam nadzieję, że to się dzisiaj już nie powtórzy. No i tak mi to torpedowało ta dzisiejsza rajza. Bo miała być Słowacja, a nie ma. Jak się obudził o 8 rano, to świata nie było widać. Tak ciulało. No i wierońska burza była. Zaraz się okorzę, jaki są na pewno wieści. Mamy i łownica. I sami podziwajcie się, co tu się działo. Tam wody w pieruny. No coś niesamowitego. Ja nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem stan alarmowy. Ale wody w pieruny. I to z kuli jednej burze. Jeronia mnie strach wleciał. Jasieniczanka zarośnięta. A mamy za ziłownica. To już na granicy Ligoty i Czechowic-Dziedzic. Sangynał tak może z pół metra i by się rozlała.
No jest wody. Tu się rozlała już. A już mamy Wisła. No i widać, jak to wszystko wygląda. Tam w ciągu tego tydnia, no, wiódki asfalt na trasie, bo jeszcze tydzień temu my tu ściekor wracali, to było poszprobane. Teraz już jest nowiutki asfalt. No i tak to powinno być. Rynek. Tydzień temu, że tu był. Ну, вот, что не было.
Tam widać rzeka Pszczynka. Mili ludkowie, ja już jest na terenie Czarkowa. Sam w miejscu kaj były jakieś koszary wojsk radzieckich, potem polskich. No ale teraz już tutaj nic nie ma. Pozostały no asfalty. No szkoda, że to rozwalili. Bo te budynki, ja tu kiedyś łaził jeszcze po nich, taki urbex, że robił, no to one były no całkiem w niezłym stanie. Oczywiście ktoś je porozkradał już, tam były kable od strumu wyrwane ze ścian. Ja jeszcze pamiętam, jak w tym miejscu był wartownik. Ale wojsk już nie było de facto, no pilnowali. No i teraz zaś wiada na trasa na Kobiór. Trochę żol, że ta rajza je tak późno, tak nie skoro, ale sami widzieliście, co tutaj się działo po tych rzekach widzieliście, bo samo loło niemiłosiernie rano. No i temu to 4 godziny później ta rajza. Miało być Kaindzy oczywiście, ale się nie udało. Ja już na trasie koleko biura, trochę mnie tych murska niepokoją. Trzeba będzie pojrzeć na detektor burzowy. Burza dziś net, taką stronę, zajta. Czy to będzie widać, sam według tego mojego detektora. Tutaj Jerzech na razie bezpieczny. Najbliższe burze są kajsi koło Głuchołaz. Zanotowane wyładowania. Ja także no myślę, że możemy śmiało jechać. O, teraz widać te burze tam. No mam trochę mały telefon, mobilniok, ale no miałem chcę kupić większy, ale kupiłem ale większe koło. Chyba to jest lepsza inwestycja.
nie? Jak się na rajdzie jeździ. I tak, już jest w miejscowości Orzesze, dzielnica Zgoń, fajna nazwa. Kieruję się w stronę Woszczyc. Górze są 70 km ode mnie. Po śląsku burza to jest bołżka, tak samo jak i po czesku. No tutaj bych nie chciał, jakby mnie spotkała, bo same otwarto przestrzeń. Kurde, tu się ta kochałka z drzewa buduje. Później w nią kierunki całą z poli. Wygorę wszystko. Właśnie kaplica, uliczka, ulica Wiśniowa i ulica Sadowa. Stanie dobra droga, bo widać nowy asfalt. Proszę, i ulica Czereśniowa. Ja tu już jest park krajobrazowy, cysterskie kompozycje krajobrazowe Ród Wielkich. Słuchajcie, o tych cystersów to chodzi o Rudy Raciborskie koło Rybnika. Tam jest właśnie taki klasztor cysterski, opactwo bardziej cysterskie. I tam oni są ci cystersi, a tam też jest Muzeum Kolei Wąskotorowej i myślę, że w tym sezonie tam byda. Kościół w Woszczycach z kamienio. Kieruję się na Żory zielonym szlakiem rowerowym. Tam do Żor jest 3 km czarnym szlakiem. Orzesze, Staw Baraniok 600 metrów. Ja tu Kiesi chyba jechał. Ale kurde, prosto na Żory to tymi pioskami by trzeba było jechać. Kurde. Obocza jeszcze jako to tutaj pisze. Jak? Ty podźwejcie się, a tu jest Żory 3,5 km. Jeszcze raz podziwimy się tam. A tu jest 3. Wyjdź tu mądry. No, wygląda na to, wyginał Orzesze tam, Żory tam. Tam są szlaki, czyli jademy na te pioski. Ja ścierpna po tym bieg. Kurde, jeszcze tego nie umiał opanować, wiedzieć na tej przeciepce. Pan się mi MTB teraz szykuje. No i teraz kim mam problem? Sa nie ma żadnych znaków. A tu się sześć dróg krzyżuje. Kają mu teraz jechać? No chyba prosto. Tu jest jakoś numer oddziału 220
Boszczycka droga pożarowa. I tam same borowiny w lesie. Kurde, nie dali znaku. Kaj tu jechać, no. Tam kajś w oddali słychać dwupasmówka. Katowice, Wisła. Kurde, joby tam jechał, prosto. Najwyżej się tutaj wrócę. Kurde, ale mnie łapa zabolała. Ja, skurcz na szłapie mnie wziął. Tak to sam jest, jo jada, wyjechałem na jakoś i drogach, ale ja nie wiem, kaj jada. Kaj na zachód? Ludzi widzę na trasie. A, także cywilizacja niedaleko. Tam dojechałem do jakiejś asfaltówki. Szczelnica KBS. Albo mnie się zda, bo widzę dwupasmówka. Chyba ja. Ja wyjechałem na dwupasmówce. Tam dwupasmówka z betonu. A tu się, że to są góry. Staje ulica Wolności. Kurde, to ta trasa musiała skręcać tam. Ulica Wolności. Ja, genau, ja jest z drugiej strony Żor. Ulica Dębowa. I sam jada jakąś ścieżką rowerową. Tak, ja już jest w Żorach, na rynku. Urząd miasta Żory. O, sam kamera nas tu podgląda, monitoring miejski. Ja, genau. Genau, sam przyjmował oko wielkiego brata. Tam bar mleczny.
będzie, to musiał coś robić, żeby się nie wodzą. Tak się bój, że mi to światło mignie. Już jest w Jastrzębiu, Borynia. Dzisiaj no tak musimy to Jastrzębie. Tam jest droga do Świrklun. Uj. Jest w sołectwie Borynia, to jest sołectwo Jastrzębia w Zdroju, nie mylić z Grubą, czyli z kopalnią. To jest trochę inaczej, bo kopalnia no, wzięła nazwę, tam było rozwidać Zofiówka. No i no niestety tamtych górników, co tam zasypało, to już nieboszczyki były. Ja już jest w Krzyżowicach. Dawno tu nie jechał. Kurde, dawno. Tu sam pszczynkę plumpią do góry. Jakoś specjalnie tej wody za dużo. Tych przypopach nie było. Krak czarnego skarbu. Szczęka, widzicie, musimy dojechać na sztajfa. I kurde, pszczynka tutaj. To jest dziwne. Woda tu w ogóle nie przybrała. Tam jest jakiś festyn. No to już są Pawłowi. I będziemy skręcić. Tam widać gruba Pniówek. Też nazwa od miejscowości. Fajno, trasa tu jest. Trochę by ją mogli jeszcze wysuć. Ale Pawłowice pod względem rowerowym ją to wiele razy padał. Że są naprawdę na wysokiej pozycji. O kurde, nie rozpracowałeś się. Dawaj, zechcę się ciepnąć na polesie. A tam będzie mokro. Tu widać, że tu tak nie loło. Zresztą tu jest zawsze inny klimat. Bo pamięta jak mój unkel do mnie jeździł z Gogołowej, to on mówił, że u nas to kurde tam w Ligocie
Tam loło niemiłosiernie, a od Pawłowic już była piękna pogoda. Dwie inny klimat. A Jurzek był pewny, że dzisiaj rajzy nie bije. Tam tak loło. Zaś Pawłowice. Zaś jadymy w lesie. Koło starej drogi na Jastrzębie. Gdzie obwodnica wybudowano. Ja ją z Michałem ją otwierał. Na rajzie oczywiście. Kajak ekspresówka do Żywca też mu otwierali. Wiele razy. No nie otwierali my ekspresówki do Cieszyna, bo my jeszcze tak nie jeździli wtedy na rajzie. Niestety takie błędy też się zdarzają, że ludzie łażą po ścieżkach do rowerzystów. Mimo tego, że z prawej strony jest do nich wchodni. Droga R4, to tam jeżdża od Jastrzębia. Golasowice. No i tu jest zaś staroprusko-austriacko granica państwowo. Ja wjeżdżam ze Prus do Austrii. Czyli do Zbytkowa. Genau. Tutaj widać Prusy. Tam jest granica jak ta druga, nie? A ja je w Austrii. Genau. Tam są słupy graniczne. Zresztą tam za mną też. Ja nie pojadę, raz, że jest późno, a dwa tam barzowy. Jestem w centrum Zbytkowa. No, film dotyczący prusko-austriackiej granicy państwowej tutaj robił furora.
jechać przez ta Wiślanka. Bez świateł to jest dosłownie cud. Ale że przejechał. W sumie trochę niepotrzebnie tu pojeździł. A w Drogomyślu to jest podobna sytuacja jak w Pawłowicach, nie? Też jest dwupasmówka, też są glajzy. I też jest taki przejazd pod wiaduktem. No, takich przypotów tam nie ma. No, ale lepiej pod tym wiaduktem przejechać, jak po tej drodze jeruńskiej. Kurde, Bażowy. No to sam pojrzymy, wiela wody. No, leci tego sporo. Ale jakoś tak specjalnie dużo nie ma. Wisła. No, 90 km już mam. Ja joję Kajsina Gołyszu. Nie wiem, Kaj od Drogomyśla jada jakąś drugą. Gołysz to stawy taki są Polskiej Akademii Nauk. Ale już wiem, Kaj joję. Ja, genau. Ja, bo ta druga już mam. Dobrze się jedzie, tak około 20 stopni jest po burzy. Taki rześki, przyjemne powietrze. Luft. Jak to się u nas godo. Także ptoszki śpiewają. Gryfnie. Nic no jeździć. Ja jademy tam na tym banku do Zaborza. Tam po tym na Landek albo na Iłownicach, na Landek tak czy siak. Ja genau ją już w lesie, tam widzicie. Jak jeszcze po tych deszczach ta woda szlatuje z pieruny tego Bażołów. No bajerka tutaj w lesie jest pełno, a tam w lesie se może wylewać, byleby przy chałupach nie wylewało. No kto oglądał rajza z Kocobędza w Boże Ciało, to wie, kajoje. Tutaj te szerszynie w tym drzewie były. Dzisiaj, że je mokro, to żadnego tu nie ma. Nie ma szerszyni. Ja, genau. No że co, no to ja jada czy na Landek, czy na Iłownica. Ja są te pieruny, prawie wyszły. Chodź weź, ja tego dziada nie widział. Jest tam ten pierun. No to kurde, na Iłownica chyba pojada, sam będą Bażoły tam. A tu no trochę będzie tych Bażołów. Na ujeje Iłownicy przyjechałem się tu no podziwać. No woda już jest
opadła. Ja. Fez opadła woda. Się 2 metry. Ja, to już jest jułownica w Landeku. Zalało. Kukurydza. Dziwomysie, wiela wody. No tutaj tak źle nie było. Tutaj tak źle nie było. Woda tu jest uregulowana. Ale zapierdziela ta woda. Zalotę. A to już prawie w Brunowie. Ja już jest w Brunowie, zaś na moście. Sprawdzimy, jak sytuacja z iłownicą. Wiele wody opadło. A opadło sporo. Ja, ginał fest. Niedziela 3 czerwca 2018. No to zaś będzie powyżej 110. O, tak to ujmijmy. Rajza się udała. Miała być kajdzy, ale to co było rano znacznie uniemożliwiło to. Przez to ta rajza jest przesunięta na inny termin. No to jadymy do domu. Trzymajcie się, ja już was żegnam. Dziękuję za uwagę. Do zaś. A do zaś będzie na ligockim rajdzie rowerowym 8 edycjo 10 czerwca 2018. Zapraszam do Ligoty na 13:30. Kto się jeszcze nie zapisał, niech się zapisuje, gipko. No niestety prognozy pogody są no złe na ten dzień, ale mam nadzieję, że tydzień to się nie sprawdzi i się wszystko zmieni. Także zapraszamy 10 czerwca do Ligoty Miliardowic, konkretnie na 8 rodzinny rajd rowerowy. Do sąsiadów w Międzyrzeczu.